Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj przedstawić to poselstwo, które będziemy studiowali. Natomiast, żeby przejść przez nie jak najsprawniej, to wybaczcie, ale nie będę czekał, aż będziecie otwierali swoje Biblię. Wszystkie teksty będziecie wiedzieli, gdzie są zapisane. Później jeszcze możecie podejść i będziecie mogli wszystko sprawdzić, jeżeli chcecie to przestudiować później w domu. A chciałbym zacząć od przeczytania dla was kilku zdań. Dla wielu poselstwo było początkiem nowych, wzruszających przeżyć. Na przykład jeden z delegatów powrócił do swojego zboru Wisconsin tak poruszony poselstwem, że swoim entuzjazmem poruszył w zborze z kolei pewnego farmera, który sprzedał farmę, złożył wielki dar dla kościoła, a sam stał się pastorem. Młody pastor był tak przejęty przedstawieniem poselstwa, że poszedł do lasu niedaleko zboru i spędził całe popołudnie z Bogiem i z Biblią i tu znalazł Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. Kaznodzieje Haskell, Johnson, Corliss i inni byli bardzo podbudowani tym poselstwem. Jeden z kaznodziejów, a może byli i inni, uznał, że ten związek z Jezusem jest tak odmienny od starego, iż poprosił, aby go ponownie ochrzczono. Poselstwo to zostało wygłoszone na 27. sesji Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Minneapolis w roku 1888. Przedstawiało ono usprawiedliwienie przez wiarę. Wtedy był to czas, kiedy wielu naszych braci bardzo mocno akcentowało przestrzeganie Bożych przykazań, w tym szczególnie przykazania mówiącego o sobocie. Natomiast Chrystus wydaje się, że był dla nich pewną zasadą wiary. Inaczej, poznanie Jezusa było dla nich pewną zasadą wiary, ale to poznanie nie stanowiło źródła tych wszystkich zasad, tych wszystkich innych właściwych zasad. Dlatego wydaje się też, że wielu z nich, chociaż wyznawało właściwe zasady, to gdzieś utraciło taką osobisty związek z Jezusem. Jezus przestał być tym, co dla wielu, tym, kim był dla wielu na samym początku, a więc osobistym przyjacielem. Więc jaki jest związek pomiędzy przyjęciem Chrystusa, usprawiedliwieniem, które mamy dzięki temu, co zrobił na krzyżu, przyjęciem zbawienia w Chrystusie, a później przestrzeganiem Jego prawa. I temu chciałbym, żebyśmy poświęcili kilka następnych chwil i temu się przyjrzeli. Z jednej strony w liście do Rzymian w rozdziale 3 apostoł Paweł napisze: ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Tak więc Bóg jest jednocześnie tym, który jest sprawiedliwy, ale jednocześnie może być usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. I w zasadzie na tej myśli, tak mi się przynajmniej wydaje, koncentruje się cały list do Rzymian i w ogóle nauczanie Pawła. Natomiast kiedy przechodzimy do listu Jakuba, on w swoim liście napisze, wydaje mi się, też nie mniej znane słowa. Pisze w drugim rozdziale swojego listu: cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Może się wydawać, że zachodzi sprzeczność. Dlatego, że apostoł Paweł pisze o tym, że jesteśmy usprawiedliwieni z wiary. Natomiast
tylko z wiary. Natomiast Jakub pisze o tym, że sama wiara nie wystarczy. Natomiast wydaje mi się, że sprzeczność jest pozorna. I to, na co chciałbym zwrócić waszą uwagę, to w chwili, gdy Jakub pisze o tym, że wiara bez uczynków jest martwa, i zanim pójdziemy dalej, studiujcie ten temat sami. Nie dlatego, że ja tak powiedziałem, studiujcie i zastanawiajcie się. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na list Jakuba, gdzie on pisze, że wiara bez uczynków jest martwa, to ja nie widzę, żeby Jakub pisał o tym, że oprócz wiary my potrzebujemy uczynków do zbawienia. Dlatego, że on pisze o tym, że brak uczynków w naszym chrześcijańskim życiu, o których jest mowa wielokrotnie w liście Jakuba, świadczy o stanie naszej wiary. Więc Jakub nie pisze o tym, że jeżeli ktoś ma wiarę, żywą wiarę, tą właściwą, biblijną, to on potrzebuje uczynków do zbawienia. Jakub pisze, jeżeli ty nie masz tych uczynków, to zastanów się, jaka jest twoja wiara. Natomiast chciałbym, żebyśmy przez chwilę zastanowili się nad listem do Hebrajczyków, dlatego że jak ja go sobie studiowałem, to wydaje mi się, że jest on takim apelem o zachowanie wiary. Ale na list do Hebrajczyków, zresztą pewnie jak na inne listy, można popatrzeć z różnej perspektywy. I z jednej strony list do Hebrajczyków jest takim apelem o zachowanie wiary ludzi, do których jest skierowany. Natomiast z drugiej strony dla mnie list do Hebrajczyków jakby łączy przesłanie Starego i Nowego Testamentu. Dlaczego tak jest? Oczywiście musimy to w bardzo dużym skrócie powiedzieć i temu się przyjrzeć. Kiedy popatrzymy na Stary Testament, to to co było spoiwem całego nurtu judaistycznego, jakbyśmy tak ogólnie na to popatrzyli, to była to świątynia. To świątynia pokazywała, jak człowiek może zostać usprawiedliwiony. Natomiast to, co było najważniejsze w kontekście tych różnych świąt, a także tego, co się działo w świątyni, to był Dzień Pojednania. Dlatego, że w trzeciej Księdze Mojżeszowej czytamy o tym, że w tym dniu zostaną odpuszczone wszystkie wasze grzechy. Szczególny dzień, szczególny czas, kiedy arcykapłan wchodził do miejsca najświętszego i tam w sposób symboliczny dokonywał pojednania ludzi z Bogiem. Natomiast list do Hebrajczyków pokazał, i to było centrum przesłania Starego Testamentu, ja w to wierzę, wszyscy prorocy będą bardziej bezpośrednio albo mniej bezpośrednio, ale jednak będą się koncentrowali na tym temacie. Na tym, że Chrystus jest wypełnieniem świątyni. Natomiast kiedy my otwieramy list do Hebrajczyków, to my znajdujemy nieustannie wzmianki o tym, że tym arcykapłanem, że tym, który sprawuje służbę teraz w niebie, nie w tej świątyni, która jest na ziemi, ale tej, która jest w niebie, jest nie kto inny, jak właśnie Jezus. Natomiast list do Hebrajczyków idzie dalej, bo on nie zostawia nas ze suchymi informacjami. On nie mówi, że tylko Jezus jest wypełnieniem tego, co zapowiadała świątynia. Że Jezus jest tym najważniejszym przesłaniem Starego Testamentu. Poznanie Jego osoby jest tym najistotniejszym czynnikiem w kontekście naszego zbawienia. Ale list do Hebrajczyków idzie jeszcze dalej, pokazując, co jest najistotniejsze w kontekście tego, że Jezus jest wypełnieniem świątyni. No właśnie dlatego, że On jest naszym arcykapłanem, to my możemy być przez Niego zbawieni. I właśnie dlatego, że On jest tam w niebie, to On może się za nami wstawiać. Natomiast i dlatego list do Hebrajczyków, on będzie kreślił taką perspektywę, taką ogólną perspektywę Pisma Świętego, w której centrum będzie Jezus, który jest naszą sprawiedliwością, który wstawia się za nami przed Bożym tronem i dzięki temu my możemy być przyjęci przez Boga, a w konsekwencji tego ostatecznie zbawieni. I poselstwo o świątyni, gdybyśmy popatrzyli na historię naszego Kościoła, może nie w tym takim całkiem początkowym okresie, ale jednak w tym początkowym okresie było tym, co jakby było podstawą wszystkiego innego. Pamiętamy i wszystkim nam dobrze jest znany rok 1844, kiedy wtedy nasi bracia mylnie zrozumieli wydarzenie związane z tym rokiem. Ale bardzo niedługo później przyszło poselstwo przez niejakiego Edsona, który powiedział: hej,
dobrze wyliczyliśmy czas, ale pomyliliśmy się co do wydarzenia. Wtedy to było inspiracją do takich duchowych przeżyć, do poznawania Jezusa. Właśnie to, że Jezus jest wypełnieniem świątyni, że Jezus jest naszym arcykapłanem i dzięki Niemu możemy zostać zbawieni. Ale na tle tych prawd list do Hebrajczyków mówi właśnie, jeżeli Jezus jest tą sprawiedliwością, jeżeli jesteśmy zbawieni przez Jezusa, to w różnych fragmentach listu zauważymy taki apel do tego, żeby nie porzucać tej ufności, którą my mamy w Jezusie jako osoby wierzące. Do tego, że z jednej strony Jezus jest wypełnieniem i my z tego mamy zbawienie, ale jest to dla nas tak długo ważne, jak długo będziemy trwali w Chrystusie i tej ufności nie porzucimy. I chciałbym wam pokazać kilka przykładów. Jeden fragment może trochę dłuższy, ale chciałbym się z wami nim podzielić. W liście do Hebrajczyków w rozdziale trzecim autor pisze tak: staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada, wiersz 15, gdy się powiada, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie wszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? Komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Więc autor mówi, oni nie weszli, jak gdybyśmy się zatrzymali na tym fragmencie, ci, którzy byli na pustyni, oni nie weszli do ziemi obiecanej z powodu swojego nieposłuszeństwa. Ale później kolejny wiersz mówi, widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Innymi słowy, to, że nie dowierzali Bogu, powodowało, że byli Mu nieposłuszni. Gdyby Mu wierzyli, byliby w stanie zachowywać Jego przykazania. Ich wiara przejawiałaby się w posłuszeństwie. I o takim usprawiedliwieniu z wiary, myślę, mówię zarówno apostoł Paweł, jak i list do Jakuba. Chociaż mówią w inny sposób o tym, to jednak do tego zmierzają. Sprawiedliwo jesteśmy zbawieni przez wiarę, ale to się objawia w naszym posłuszeństwie Bożym przykazaniom. Natomiast w kontekście tego, żeby nie porzucać tej nadziei, którą mamy w Jezusie, list do Hebrajczyków na przykład w rozdziale 4 mówi dalej. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. W tym samym rozdziale przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, od wiersza 11. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, abyście nie stali się ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, od wiersza 19. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicy. W tym samym rozdziale nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Podsumowaniem tego, co wcześniej było napisane w pozostałych rozdziałach, jest rozdział 10, który kończy się takimi słowami: a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I później jest cały 11 rozdział listu do Hebrajczyków pokazujących ludzi, którzy się nie cofnęli, którzy nie zawrócili. I tam znajdziecie ludzi, którzy byli wierni Bogu, którzy przestrzegali Jego przykazania, a jednak za każdym razem, kiedy jest powiedziane o nich albo o tym, czego dokonali, to jest wspomniane oni przez wiarę
zrobili to i tamto. Przez wiarę przeszli przez morze. Przez wiarę Abraham przyniósł na ofiarę Izaaka. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga. Przez wiarę Mojżesz, przez wiarę i tak dalej. I w końcu podsumowaniem z kolei tego wszystkiego, tego całego 11 rozdziału jest 12 rozdział i pierwsze 3 wersety mówią tak. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników wzniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. I gdybym ja miał streścić takie ogólne przesłanie Pisma Świętego. Oczywiście nie wiem, jakbym to zrobił, ale spodziewam się, że te pierwsze 3 teksty z 12 rozdziału listu do Hebrajczyków chyba by stanowiło te clue. To, co jest najistotniejsze. Biblia mówi, jesteśmy grzesznikami. Ale Twój ratunek jest w spojrzeniu na krzyż. Twój ratunek jest w spojrzeniu na Boże obietnice. To nie jest tak, że z jednej strony jedną ręką my trzymiemy Chrystusa, no i dlatego jesteśmy zbawieni, tylko że żeby jeszcze potwierdzić to zbawienie, no to musimy dokonywać dobrych uczynków. Biblia mówi, że jeżeli masz Chrystusa i przyjmujesz Go na takich zasadach, jakich podaje Pismo Święte, to pojawią się owoce w Twoim chrześcijańskim życiu. A mówiąc o owocach, jeszcze nie mam na myśli o uczynkach, dlatego że uczynki są owocem działania Ducha Świętego w Twoim życiu. Uczynki są owocem, uczynki są konsekwencją owoców Ducha Świętego w Twoim życiu. Więc Chrystus mówi, jeżeli dzisiaj się czujesz grzeszny, to Ty nie musisz pracować na zbawienie. Nie, Ty możesz przyjść do mnie, możesz popatrzeć na krzyż, możesz przyjąć to, co ja chcę Ci zrobić, bo zbawienie jest darem, ale Twoją rzeczą jest utrzymanie tego daru. Twoją rzeczą nie jest pracowanie na zbawienie, ale utrzymanie tego zbawienia. I dlatego list do Hebrajczyków mówi, w Chrystusie macie wszystko, w Chrystusie macie zbawienie, ale jest to dla Was tak długo ważne, jak długo nie stracicie nadziei. I dlatego dla mnie list do Hebrajczyków jest takim apelem, który mówi, dlatego wierzcie. I my nie jesteśmy z tych, którzy przestają wierzyć. I którzy giną, ale z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Jeżeli byśmy zadali pytanie, jak dzisiaj możemy patrzeć na Chrystusa. I z jednej strony, kiedy widzę moje własne słabości, to mogę patrzeć na nie i powiedzieć, no nie, tego się nie da zrobić. Ale znowu z drugiej strony Bóg mi przychodzi ze swoim słowem i mówi, zobacz, ja daję Ci swoje obietnice. My możemy mówić, patrzeć na przyszłość, która wydaje się ciemna i ponura. Ale znowu z drugiej strony Bóg mówi, ja chcę przez swoje słowo przynieść Ci pokój i moje obietnice chcą, przez moje obietnice chcę przynieść nadzieję do Twojego życia. Z jednej strony my możemy wiele mówić. Ale Bóg mówi, zobacz na moje słowo i na to, co ono mówi. Ellen White napisała, wielu straciło z oczu Jezusa. Przez lata Kościół zwracał uwagę na człowieka, a nie patrzył na Jezusa. Kiedy otworzycie Wielki Bój, tam przeczytacie o tym, jak William Miller zaczął studiować Pismo Święte. I jest tam, o ile dobrze pamiętam, taki wpis, jak Ellen White opisuje, że kiedy William Miller zaczął studiować Pismo Święte, on sam, to są jego słowa, powiedział, że Jezus stał się dla niego tym najlepszym spośród tych 10 000. On w Chrystusie znalazł zbawienie, on w Chrystusie znalazł swojego przyjaciela. I to charakteryzowało Williama Millera. Później Milleristów i Ellen White jedną z nich była. Ludzie, którzy oczekiwali na powtórne przyjście Jezusa, bo powiedzieli tak, my chcemy poznać Chrystusa przez Jego Słowo. I tacy ludzie, tak przynajmniej to widzę, tacy ludzie później tworzyli początkowo ruch adwentowy, później przerodził się on w Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Ludzie, którzy powiedzieli, Chrystus jest dla nas absolutnie wszystkim. Jesteśmy zbawieni przez wiarę w Niego. Ale grzesznik, który przychodzi do Chrystusa, to nie po to, żeby Chrystus go zostawił w tym stanie, w którym on jest.
ale żeby jego winy zostały przebaczone, a jego serce, żeby zostało oczyszczone. Dlatego jakby konkludując to, co powiedzieliśmy, myślę, jeszcze raz to powiem, że apostoł Paweł, jak i Jakub piszą dokładnie o tym samym. Apostoł Paweł położył fundament naszej wiary. Natomiast Jakub pokazał, w jaki praktyczny sposób ta wiara powinna się objawiać. Dlatego stąd jedne z moich ostatnich słów, żebyśmy skupili się na Chrystusie i na Jego Słowie. Dlatego, że wtedy pojawią się owoce Ducha Świętego w naszym życiu. Wtedy pojawi się przestrzeganie Bożego prawa. Bo Duch Święty nigdy nie prowadzi człowieka ani niezależnie od Biblii, ani niezależnie od Bożego prawa, ale zawsze do tego prawa. W Piśmie Świętym, jeżeli mówimy o obietnicach, jest jedna z takich jednych moich ulubionych obietnic. Znajduje się ona w księdze Ezechiela, a tam Bóg przez proroka mu powiedział tak w rozdziale 36. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Więc czy odpowiemy podobnie jak król Dawid? Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Bóg zaś obiecuje, gdy będziecie zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, to mnie znajdziecie. Gdy mnie będziecie szukać z całego swojego serca. Amen. Amen. Nasz łaskawy Panie, my możemy często skupiać się na przestrzeganiu Twojego prawa, a jednak apostoł Paweł powiedział, że wszystko uznaje za śmiecie wobec doniosłości, jaką ma poznanie Ciebie. I dlatego my, Ojcze, chcemy tego doświadczyć. Bo prawo, które było w sercu Jezusa, wierzymy, że On chce zapisać w naszych sercach przez swojego Ducha Świętego. Ale Boże, nie stanie się to inaczej, jeżeli my nie poznamy Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela. Dlatego, że zasady nie potrafią zmienić serca i nie potrafią zmienić myślenia, ale Twoja łaska może. I o nią prosimy, abyś Ty, Boże, bogato nas w nią wyposażył. Dlatego, że jesteśmy zbawieni łaską, którą przyjmujemy przez wiarę. Spraw, Boże, żeby ta wiara była kształtowana przez Twoje słowo. Żebyśmy coraz pełniej mogli widzieć te piękno charakteru i zbawienia, jakie jest w Jezusie. Dziękujemy Ci za to nabożeństwo i dziękujemy Ci, że Ty jesteś gotowy obdarzyć nas większymi darami. I o to prosimy, bo przychodzimy do Ciebie przez imię Jezusa. Amen.